Krzysztofiotko, sędzia podczas profesjonalnej ligi MMA 23, to już jakby taka tradycja, że widzimy Krzysztofa na tych galach. No to ja tak tradycyjnie też zapytam, jak oceniasz tą galę, jak oceniasz te pojedynki, które przyszło ci dzisiaj sędziować? Cześć wszystkim. No, moim zdaniem gala bardzo fajna. Ludzie, było bardzo dużo ludzi, więc hala prawie cała pełna. Dobre walki, mało walk, które toczyły się 3 rundy, więc myślę, że było spoko. Powiedz, ten ostatni pojedynek, no mimo wszystko chyba trochę zaskoczenie dla tych, którzy tutaj zastanawiali się, że ten pojedynek jednak no, zakończy się zwycięstwem mimo wszystko Adama Oklińskiego. Łukasz Klinger chyba zaskoczył swoją siłą tym, że rzeczywiście jest nieźle przygotowany do tego, żeby walczyć w oktagonie. Moim zdaniem to nie siła Klingera, tylko brak doświadczenia Adama Oklińskiego. I myślę, że był za bardzo zdenerwowany, spięty i chciał tę walkę skończyć jak najszybciej. Lecz tak się nie da. Moim zdaniem bierze się to, co przeciwnik nam da. Pierwszy początek walki bardzo dobry. Prawie znokautował Klingera, niepotrzebnie się później z nim przyklejał i klinczował. No i wyszło jak wyszło i przez takie klincze no niestety przegrał. Ty, któraś walka szczególnie się podobała? Ja wiem, że trudno jest oceniać, jak się sędziuje, się patrzy na to, co robią zawodnicy, żeby tam nie przegapić momentu, w którym może dojść do jakiegoś kontuzji, ale czy jakoś tak z boczku widziałeś to, któraś walka ci się podobała szczególnie? Myślę, że dobra walka była Wojnicki z Grabarkiem, tak, bardzo taka przekrojowa walka, toczona troszeczkę w stójce, troszeczkę w parterze. I to była taka moja walka numer jeden. Dobra walka była także Michała Gutowskiego, tylko taka to była walka bardziej bokserska, bo dużo było walki w stójce. Na początku była jakaś tam próba obalenia, która zakończyła się niepowodzeniem, a dalej była stójka. Michał bardzo mnie zaskoczył, bo ruszał się tak luźno i bardzo fajnie. No to tyle, jeśli chodzi o tych, których tu mogliśmy dzisiaj oglądać. Teraz krótki raport na bieżąco. Jak wyglądają przygotowania Krzysztofa Jotki do startu w UFC? Opowiadałeś o swoich planach, oczywiście o tym wszystkim. Powiedz w takim razie, czy coś się zmieniło, czy jakieś plany uległy zmianie, czy pozostajemy przy tym samym i wszystkie te plany dalej będziesz realizował tak, jak sobie założyłeś? Nie, realizuję wszystko tak, jak sobie założyłem. Plan idzie zgodnie z planem. Jutro wyjeżdżam około 17 do Poznania. W poniedziałku zaczynam ciężkie treningi u Andrzeja Kościelskiego, Wanko Zapasy. Później troszeczkę odpocznę, jakieś tam parę dni w hotelu w Czarnym Groniu w Andrychowie. Następnie jadę do Arachionu Olsztyn i wracam do Warszawy i szykuję się dalej w Palestrze i w swoim klubie S4 Okiński Team. Mamed już tam czeka, już rozmawiałeś troszeczkę? Będzie podczas tych twoich przygotowań? Będziesz trenował z Mamedem? Myślę, że tak, że chłopaki będą się szykować do swoich walk. Rozmawiałem dzisiaj z trenerami tamtejszego klubu, z Bońkowskim i z Derlaczem i chłopaki powiedzieli, że jak najbardziej mnie zapraszają, że będzie z kim porobić. Jak samo Mamet i Asman będą w klubie, więc z tego się bardzo cieszę i nie mogę się doczekać, kiedy odwiedzę olsztyński Arachion. Słuchaj, ja muszę o to zapytać. Jest taka sytuacja, że Mirosław Okliński, z którym będziesz, jak rozumiem, tam w Australii, no ma dość bardzo specyficzny sposób prowadzenia, że tak się wyrażę, walki. To znaczy stoi przy tej klatce i naprawdę on jest słyszalny, myślę, nie tylko w hali, ale również w jej okolicach, gdy pojedynek się odbywa. Powiedz, czy UFC... Czy nie boisz się tego, że podczas gali w UFC Mirek będzie najgłośniej słyszanym człowiekiem w hali? I czy to ci rzeczywiście pomaga? Jak ty oceniasz taki sposób wspierania zawodnika? Ja bardzo, bardzo dobrze słyszę Mirka Okińskiego i ty mi bardzo dobrze pomaga. No ale w kontrakcie UFC miałem zapisane tam pismo, że muszę tak samo ja, jak i mój narożnik, zachowywać się dobrze, więc Mirosław Okliński dostanie parę wskazówek, w których będzie chodziło o to, żeby krzyczał troszeczkę ciszej i nie wstawał z krzesła i myślę, że na pewno to przyjmie i będzie wszystko w porządku. No dobrze, czyli w takim razie życzymy udanych tych przygotowań teraz w Poznaniu. Na kolejny raport pewnie gdzieś tam będzie okazja się spotkać, porozmawiać. No i cóż, mamy nadzieję, że Mirosław Okliński również wypełni swój kontrakt i nie będzie stawał krzesła i za głośno krzyczał podczas swojego debiutu w UFC, który przypomnijmy 7 grudnia na gali w Brisbane. Dziękuję bardzo. Dziękuję.